Sierżant Aneta Błędniak, Komenda Miejska Policji w Piotrkowie Trybunalskim, Wydział Ruchu Drogowego. Co się wydarzyło? Około godziny 19.35 w Piotrkowie Trybunalskim na skrzyżowaniu ulic Sienkiewicza, Piłsudskiego, Aleje 3 Maja doszło do zdarzenia drogowego, gdzie kierujący Opel Corsą podczas wykonywania manewru skrętu w lewo nie udzielił pierwszeństwa przejazdu kierującym z naprzeciwka, w wyniku czego doszło do zdarzenia. Zdarzyły się 3 samochody? Owszem, zdarzyły się 3 samochody. Ucierpiała jedna z pasażerek, była przewieziona do szpitala, tam jej udzielono pomocy ambulatoryjnej, jednak po przeprowadzonych badaniach została zwolniona ze szpitala. Winę... Mi się wydaje, że to jest zbyt mała ostrożność, bo jak zielone światło jest, mało uwagi zwracają kierowcy młodzi, jeżdżą po prostu tak na pamięć, można powiedzieć. No i dlatego tak moim zdaniem do tego dochodzi. No. Trzeba pamiętać, żeby puścić tych sprawy, prawda? No pewnie, że tak. Jeżeli ma się zielone na wprost, to trzeba z przeciwnej strony ubezpieczyć się, myśleć nie tylko za siebie, ale i za drugich kierowców też, no bo wiadomo, jakie mamy czasy i naprawdę każdy jeździ taki troszeczkę zakołowany, zakłopotany, także no, dlatego moim zdaniem tak dochodzi. No. Więcej ostrożności? Bardzo, więcej, dużo ostrożności trzeba. I mniej nogę z gazu, żeby wolniej jeździć, to jest podstawa. No przed światłami już przechodzi, że na razie. No.